MTV Creeps. Chata tak, głowy. Creeps, jesteśmy w chacie głowy. Jesteśmy tutaj z zespołem Dwa Sławy. Radosny, Aztek. W końcu jakiś fajny wywiad. Poczekaj. Hej. 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 W końcu jakiś fajny wywiad, kurwa. W końcu. Chłopaki, no widzieliśmy się kiedy? Widzieliśmy się rok temu. Urosły ci włosy, a tobie broda. Filipowi na jaja. Pierwszy włos. Głowa na jajach mu urosła. Czarnoły. Słuchajcie, no w zeszłym roku było to tak, że mówiliście, że nie spodziewaliście się niczego, czy będzie dobrze, czy będzie niedobrze, bo nie wiem, nie orientuję się. W tym roku powiedzmy, że jest bardzo dobrze. Mówmy się. I powiedzcie mi teraz tak, jak to jest teraz z tym waszym fejmem, bo on się zgadza i jak to wygląda, czy to jest fajne, czy to jest niefajne? Bo zderzacie się nagle z tym takim, wiesz, selfie pewnie, fanki, fanatyczki, grupi. O taką Polskę walczyłem. Czekaj, pozwól, że zdejmę moje firmowe okulary. Były. Ale rzucił. Słuchaj, odpowiedz mu. O taką Polskę on walczył. Innymi słowy, nie to, że zmierzaliśmy do tego celowo. Chcieliśmy, aby ludzie na ulicy rozpoznawali nas, w sklepach rozpoznawali nas. Dlatego ja pracuję w sklepie i tam rozpoznają mnie. Miłe, przyjemne, sympatyczne, nie jest to... To jest ten, co mi butelek ostatnio nie przyjął. Co? To jest ten, co mi butelek ostatnio nie przyjął. Na tej zasadzie się tak rozpoznają. Tak, tak, ale jestem czasami gburowaty, wiesz? Tak. I ja na przykład wiem, że to już mogą być ludzie, którzy wiedzą, że to ja. Ale... Tak. Jak chodzi do sklepu Bay, to Radek go wypierdala już w progu. Ale... Przy pierwszym ding-dongu, kurwa. Jak do to noga wchodzi, to już go nie ma. Hammer fisty. Tak. Także jest miło, jest przyjemnie. Spokojnie, starczy też fajnego dla was. Odwołuję ci korki na cały tydzień. Koniec. Basta z korkami. Nie musisz już jechać do Chin. Ale to Chiny przyjadą do nas. Fame się zgadza, a pytanie za to, czy hajs się zgadza. To jest brzydkie pytanie, biznesmeni nie rozmawiają o hajsie, ale z drugiej strony nawinąłeś, że wsadź sobie te dwa koła. I czy tak faktycznie zrobiłeś, jeśli chodzi o nauczanie? No w kupę, no. Opowiedz, ile masz pieniędzy w domu. Inaczej, czy ty rzuciłeś nauczanie Angola, a czy ty nadal pracujesz w kaktusie, czy wiesz, że niego tylko możemy sobie kupić balantanę? Wszyscy nas o to pytają. Tylko jeszcze nie wiecie, bo te wszystkie wywiady jeszcze nie wyszły. No tak, no nie wiesz. No tak. Nie jesteśmy niekompetentni. Research był gruby. Absolutnie. To powiemy po raz ostatni, że dalej pracujemy, ale w mniejszym wymiarze godzin. A opowiedz o planach. Plany są takie, żeby pracować w jeszcze mniejszym wymiarze godzin. A później? Nie pracować już wcale. Być królami Albanii. Nie, chłopaki. No co ja mam ci powiedzieć? No pracujemy mniej, bo nie mamy czasu pisać w gościnnych zwrotek. Jakbyśmy chcieli pracować tyle, ile pracowaliśmy, to te koncerty weekendowe uniemożliwiałyby nam normalny tryb życia. A jeszcze byście pisali jak Zeus, to w ogóle... A jakbyśmy pisali tak jak Zeus, to już dawno bylibyśmy na szczycie. Na szczycie. Na Olimpie. Słuchajcie, gracie sobie trochę więcej. Dzisiaj gra się dwa koncerty na przykład. Poznajecie tych panów face to face. Nie do końca. We Wrocławiu gramy po północy, więc traktujemy to jako jutro. Dobrze, daj mu skończyć. Dobrze, daj mi skończyć. I słuchaj, słuchaj jeden z drugim, słuchajcie. Zderzacie się tak bezpośrednio już z tą publiką, z większą dużą ilością tej publiki i powiedzcie mi tak bez ogródek, szczerze, oni i tak was będą kochali, cokolwiek powiecie. Jaki jest słuchacz rapu w Polsce? Jaki jest też słuchacz Dwóch Sławów? Młody. Mamy dużo ludzi z przypadku tak naprawdę. Znaczy nie tyle z przypadku, co z nowej płyty. Ludzie nie znają naszych starych rzeczy. Zauważamy to na koncertach. Kiedy gramy rzeczy, materiał jest wymieszany, żeby nie nudzić cały czas tą nową płytą. Wszyscy znają nową płytę, znają single z poprzedniej płyty, nikt nie zna rzeczy z nieśmiertelnej. Ale pojedyncze osoby, tak. Także przyszło dużo nowych osób po tej płycie, ale absolutnie nie mamy o nich pretensji. Lubicie ich? Lubię. Ja zawsze sobie przypominam, że jak zaczynałem słuchać rapu, sam byłem młodszy od nich, więc dlaczego miałbym mieć pretensje o ich wiek? Znam na to, dopóki mi płacą. A czy osoby, które przychodzą na koncerty, mają fryzurę na Hitlerjugend mniej więcej? A kto kurwa nie ma w Polsce na mnie fryzury, stary? Ja. Najgorzej, ja zapuszczam teraz włosy na długie, bo to, co się poryguje, jest straszne. To samo powiedział, na łyso, to też na łyso. Ale to samo powiedział przy ostatniej płycie, że za dużo osób ma tą jego fryzurę, więc sobie ściął. Więc na okładce ma inną, ale teraz już ma taką. Nie mam, teraz w ogóle jestem zarośnięty, będę miał długie włosy. Nawet WDF wczoraj wrzucił z wyciętym przedziałem, co się dzieje? Co się dzieje? Trendsetter szkocki, to ja.
O. Tak, dużo jest młodzieży z wyglonymi bokami głów. Właśnie się zorientowałem, że ci podkradłem pytanie, nie w kolejności polecieliśmy. Nie szkodzi, improwizujmy. Teraz ty atakujesz. Hip-hop to ja, dobrze, ja zaatakuję bardzo chętnie. Chciałem zapytać was, o, tak jak jesteśmy już przy tych fanach, słuchaczach. To, co wam powiedziałem dzisiaj przez telefon, że w pewnym sensie formujecie, wpływacie na język polski. Taki potoczny, slangowy, wewnątrz hip-hopowy głównie, bo tacy ludzie was mocno słuchają. No a jak? No a tak. Stos. No co? Laleczki słabe, tak naciskasz. O. Tak, masz takie laleczki, powiedziałeś, ja. Dokładnie. Powiedzcie mi, czy się spotykacie w ogóle z tym, że rozmawiacie z kimś, czy słyszycie gdzieś, ludzie tak gadają, bo na przykład ja mam takie doświadczenia, że mam gościa w pracy, ziomeczka mojego, pozdrawiam serdecznie, Bartka. My do siebie, wiesz, witamy się, wchodzimy do biura i A jak się witacie? No właśnie tak, wiesz, wchodzi szef, coś mówi, wychodzi z biura, a my Klingon, ale to bardzo łatwo można wpłynąć na język ludu, zauważyliśmy prawidłowość, już pomijając pomijając sztosy, pomijając całą resztę, ostatnio mówimy do siebie per ryju. Tak. I to ryju zaczęliśmy przenosić na wiadomości, które ludzie do nas piszą, na fanpage i tak dalej i kurwa, na przykład ktoś rzuca zdjęcie z koncertu i przepozdro ryju. Łatwo, bardzo łatwo. Bardzo, bardzo łatwo. Teraz uczcie się z dwoma słowami. Po pierwsze będziecie mówić ryju, po drugie będziecie mówić zamknij mordę, a po trzecie jak ktoś powie, ale dzisiaj strzeliłeś ładnego gola, to będziecie mówić, na co dzisiaj ładnego strzeliłem. Tak dzisiaj mówiłem. Idziemy krok dalej, to już nie jest zwykłe moje. Tak. Jebany. Czekajcie, ja was jeszcze dopytam, bo to jest takie... Wyszło, takie... Jest okay. A tym bardziej, że my bardzo lubimy rap napakowany z zabawą słowem. Też no, lubimy słowo, słowo jest tworzywem, też lubimy różne akcenty. Kurwa, przebywamy z tym Quebona Fide, z tą ekipą jebaną i trochę też zaciągamy jak on. Niby dla beki, a później wchodzi w krew. Musimy się tego wyzbyć, a dlatego zamknę mordę. A jaka jest geneza tego Jak to powstało? Skąd to się wziął? Bo wyżesz się tego, jak było, nie wiem, nie orientuję się, tam nie ma tego jeszcze. To jest coś między Rickiem Rossem, to jest coś między ASAP-em i Willem Smithem, pewnie do dodatki jakieś. Tak, i kurwa... I angielskim NG. Nie. Coś między spiczowanym, coś między niskim, bardzo fajny miły przerywnik, samo głoski się kończą, jest fajny. Długo nie wiedzieliśmy, jak to zapisać. Zapisujemy to od pewnego czasu UHH. UHH. Okej. Zgadzam się. O, mówimy też ostatnio DAMN, bo JNR tak mówi, my też już tak mówimy. Dobra, to polecimy dalej już według schematu, tak jak mamy tutaj zapisane. Tak jak my odpowiedziałem. Słuchajcie, 5 płyt za wami. 5, policzyłem dzisiaj. 5. Wracacie do tych płyt, słuchacie, macie tak, że wracacie na przykład do domu, odpalacie sobie jakąś swoją płytę. Nie słuchacie się, nie lubicie się słuchać. Tych pierwsza płyta jest ta słuchalna. Tak. Totalnie. Nie zgadzam się. Zgadzam się. On miał fatalnie niezrozumiały głos. Jemu fatalnie fałszował bas. Strasznie chujowo to zmiksowałem. Niby ma to jakiś urok. No i to wszystko. Do Nieśmiertelnej Nawiki mógłbym wracać, bo jest dobrą płytą nawet po tych 5 latach. Ale nie wracam, bo po co? Za Kozacką też nie przepadamy. Nie wiedzieć czemu. Nie, najgorsza. Według mnie Kozacka jest właśnie najlepsza. Nie, najgorsza. To jaka jest według was najlepsza z tych, które wydaliście? No zgadzam. No pewnie ta no, najlepsza. Co my ci możemy powiedzieć? No okej. Okay. No i okej. Okay. Teraz ty. Teraz ja. Zapraszam. Był kawałek Bezbek, były próby i czy nadal będą próby pozbycia się takiego imidżu. Imidżu nigdy. No, takiego prześmiewczego, że tak powiem. Czy teraz dbacie o to, żeby faktycznie się tego pozbyć w pewien sposób, tej łatki, którą... Nie, nie chcemy pajacować po prostu, nie chcemy robić głupich rzeczy i przebierać się w kostiumy, w garnitury, siedzieć po knajpach, udawać, że pijemy kawę i przesuwamy rzeczy po ładnie. Musimy to usuwać z YouTube'a. Nie chcemy tego robić, chcemy to robić normalnie, po prostu. My tacy jesteśmy i tacy już prawdopodobnie będziemy. Prywatnie. Ale muzycznie? Któż to? Może? No. Teraz ty. No dobra, to dobra, jak mówicie, że ja, to ja. Słuchajcie, tak uderzając... Uderzając lewym prostym w taki wasz charakterystyczny znak rozpoznawczy, jakim są... Fryzury. Hashtagi. Dwa pedały, tak. Correct. Tak, hashtagi. Takie zdanie się pojawiło. W sumie sami trochę lansuję, że powinny być wydawane licencje. Ukradę się pytanie, to było G przy tym.
Tak? Nie, no jak? Zobacz, jak gówno! Pytanie siódme. Zobacz, pytanie siódme. Co masz tam? Okulary musisz zmienić. No to specjalnie zmieniłeś. Okej, niech będzie. Niech będzie. Pojawiają się takie opinie, że powinny zostać wydawane licencje na używanie hashtagów, bo są po prostu tak słabe w Polsce. Powinniście założyć gildię hashtagowców, wydawać certyfikaty ludziom. I tak, może właśnie wypuścić nawet te licencje tak nadawać. Nie każdy sobie używa i to pięknie potrafi oddzielić ziarno od plew. Tak, i właśnie chciałem was zapytać, kto według was taką licencję ewentualną by mógł dostać? Kto według was, kurde, robi te hashtagi spoko i kogo byście przyjęli na przykład jako trzeciego słowa, gdyby miał na przykład na imię Maciej? Ale zauważ ta, że ludzie odchodzą od tego. Coraz mniej osób używa hashtagów. Ci, którzy zajebiście używają hashtagów, odchodzi. Na to. Tak. Ludzie mają przesył. A kto według was w takim razie w Polsce poza wami? Jakbym miał dołączyć do gildii, no to kto by to był? No ale właśnie taki, kto to do tego zmierzam, że coraz mniej osób to robi, więc tak naprawdę już dzisiaj chyba ciężko. Ja nie wiem. Bisz też od tego odszedł. Mhm. Kto jeszcze od tego odszedł? Kto to robił i umiał? Kobra nie odszedł, czy odszedł? Chyba nie. Czy to imię macie? Nie ma. A to ja nie jestem. Pierdol dostaniemy później. Dostaniecie. To dostaniecie. No ale nie, no nie. Nie mogę zadzwonić. Nie wiem. Nie wiem. Daj mi spokój z gadaniem o tych hashtagach. Teraz kolejny gadanie o hashtagach. To miał zawsze zajebiste hashtagi. O. Ale nie przyjąłbym go do zespołu, bo nie pasuje do imidżu, ale hashtag jest zajebiste. Dobra. Jak byś go do fryzjera wysłał? Nie wiem, czy by poszedł. Znaczy... No taka prawda, że łysy, chodzi łysy. No tak, wyślij go, on nie pójdzie, więc to bez sensu. Nic na dziwę z tyłu. Dlaczego plugawy, parchawy łoś wystąpił w klipie, a nie Lota? O, dlaczego Lota nie wystąpiła? A dlaczego Lota? Lota, właśnie, no tak, to jest też o te młodsze. O, właśnie. No zajebiste świnie masz, przecież dwie nawet. Ta młodsza... Kurwa z tymi świniami? Była młoda. Świnie są zajebiste i kurde, powinieneś naprawdę na odmułę dostać liścia. Zabij mordę, świnie są zajebiste. Świnie są zajebiste. A co masz za problem, stary kurwa? Ja pierdolę, każdy lubi inne zwierzęta. Ja lubię wszystkie zwierzęta. Koty jebane lubię. Świniom nie musisz na przykład ogona ucinać. Dobra, już zacznij mordę. Zabij mordę. Odpowiedz na to pytanie i czego na Lotta była młoda jeszcze wtedy, zresztą ona jest trochę nierozgarnięta. Ona nie jest tak kontaktowa jak Rita. Rita jest mały pies. Rita reaguje, Rita chodzi, Rita kurwa robi, kurwa, bo i gazetę przynieś, mówię, Rita kurwa wyprowadź się. Rita chodzi, Rita robi. Rita wszystko to robi. Ktoś ją prosi, Rita robi. Nie, ale też jest kochana. Moje serce jest pełne miłości. Moje serce... Okej. Okay. Jak tam odcinki twojej byłej dziewczyny? Jeszcze raz. Nic, następny. Na to liczyłem. Dostaniesz pierdol i jeszcze prywata poleciała. Zamknij mordę! Zamknij mordę, zszokowałeś mnie. Zgubiłem się. Dobra, słuchajcie, no to przejdźmy tutaj do takiego, powiedzmy, jest trzeci Sław tak naprawdę w zespole, który się nie ma imienia kończącego się na Sław. Ale pokaż tego szczyla w brylach. I cały czas napierdziała w Minecrafta na kompie, no. Tak. Nie no, bawi się w DJ-u. Słuchajcie, jesteście takimi trochę drugimi ojcami Flipa. On z wami jeździ, on się na was wzorował na pewno, nie wiem czy jeszcze. A ostatnio coś bardzo złego stało się w jego życiu. Właśnie. Pytanie, czy mu pomogliście depresję złamać? Tak, czy pomogliście mu się ogarnąć? Skąd wy wiecie, że stało się z Flipki? Wszystko wiemy. Patrycja, nie masz tu nic wspólnego. Ja umywam rączki. Facebook mówi wszystko, wiecie. Umywam, zmieniłeś status? Nie. To jest research. To jest research, trzeba wrócić w historii do tego, ale tak. Ty już wybrałeś, czy pomogliście mu? Kiedyś gościowi doradzaliście odnośnie tam różnych spraw. Opowiadaliście, że raz na Piotrkowskie jakieś tam zahaczył. I właśnie, czy w drugą stronę też leczycie serca? Kolegi z zespołu. Że jak? Czy potraficie zaleczyć serce? Doktor Strange Love. Ale on już się... Doktor? Co? On jemu wystarczy two tables and a mic i on już nie ma depresji. Już jest i on gra w 2-4-5-8. Nie potrzebuje ojca. No. Nie ma depresji. Nie potrzebujemy cię. Nie, tak naprawdę ten kryzys pomogła mu przejść jego mama i tu nie ma się czego wstydzić. To są sprawy, w których matka pomaga, a nie dwaj komple, którzy nie są wzorami do naśladowania tak naprawdę. Nie są. Nie są. Nie są, tym bardziej, że już nie biegają. Oni wciąż biegają.
Jeden nie biega. Ukradłeś mu pytali mnie o to, wiesz? I mówiłem, że złapałem kontuzję i uprawiam inne dyscypliny. Tak, ja wiem. A, to już widzieliście. Słuchaj, Shin Splints. Wyeliminowało cię, odstrzeliło cię. Ziomek mi przysłał stary na Facebook, na fanpage. Jak to zaleczyć? Kazał kupić wkładkę dla stopy produjące i podobno już go nie boli. Ale już nie biega. Słuchaj, no to ja cię właśnie tego to chciałem dopytać, bo to mówisz inne sporty, jakie? Na przykład w quizwanie teraz grasz. Na quizwanie nie możesz się na Endomondo zaznaczyć. No nie możesz, ale nie zaznaczyć. Wczoraj wiesz, że mamy remis, nie? W quizwaniu. A kim ty jesteś? O, widzisz, nie wiesz. Kim jesteś? Nie wiesz, you don't know. I don't know, man. 5 EZP. 5 EZP. Tablicę rejestracyjną sobie podam. 5 EZP. Nie wiem, bo nie mam wykupionego tego premiuma. No może się kup to premium, biedaku. Ale tak, graliśmy, mieliśmy 7-7, a później ja wyjechałem do roboty do Niemiec, nie było mnie, minął mi czas na odpowiedź. Na szparagi, co? Na szparagi pojechałem, niestety nie ten. W każdym razie... Zabrali ci dowód i wsadzili do... Musimy to rozstrzygnąć. Mhm. No bardzo się popularna zrobiła ta rozgrywka, ta gra. Dobrze, bo to rozwija wiedzę. Na przykład miałem jakieś pytanie, w jakim mieście komunikacja miejska jest zielono-żółta? Zielono-żółta, dobrze. Nie wiedziałem, a u was jest? Jest. I wy pewnie nie wiedzieliście. Solarisy, no. Solarisy. Czyli tu jest quizwanie, a tam są literaki. Quizwanie też. On nigdzie nie, też. On nie zdradza swojej ksywki. Umówmy się, to ja rzuciłem te literaki w grono raperskie. To prawda. Więc szata faka. To ja byłem 2000 któryś w Polsce, więc szata faka. Ja zainicjowałem wśród raperów quizwanie. Czy wam się to kurwa podoba, czy nie? Takie są fakty. Literaków nie zapoczątkowałem, bo Kenki grał chyba długo dłużej przede mną. I mówi, że napierdalał codziennie. A miałeś z nim tą rozgrywkę? Czy zgadaliście? Tak? Codziennie. Jaki wynik teraz oficjalnie się dowiemy, kto wygrał w literaki? Nie, ale Kenki długo nie grał, także jest usprawiedliwiony. Aha, nie wiem. Braka, kaka. 3-0. Radek na quizwaniu jest Radziwiłł przez 2. Zamknij mordę. Radziwiłł przez 2. I masz teraz. Nie przyjmuję raczej od obcych, to jebano. Ja przyjmuję i jak... są dobrzy, bo dostaję za nich dużo punktów, to cisnę rewanż, a resztę pierdolę. Wypierdalać. Quiz, Black Delicious. A słuchaliśmy Black Delicious. W drodze słuchaliśmy Black Delicious. Make That Way, 60 tysięcy na YouTubie. A on mówi tak. Wosk, przez wiele lat. Tak cię leczyć. Leci Blazing Arrow, on mówi, co to za bicik? Mogę tak powiedzieć. No dobra, przepraszam. Panie, potem powiedział, że przydałaby się kompresja. Tak. I mówi tak. Mówi tak. Co to? Black Delicious. Te skrecze do poprawy. Remix? Czy powrócisz do tego? I na następnej płycie czy będą bity? No nie, ale czy będą bity od ciebie jakieś? No bo ma być jakaś plejada producentów, a czy ty... Plejada producentów, no to pokój pytasz. No dobra, ale kto będzie mniej więcej? Kto będzie mniej więcej? Ale mamy taki ukryty w mieście plan, o którym jeszcze nie powiem. Wiem, ale tak może chociaż jedną osobę, gdybyście podali z tego, no dobra, to nie wiem, jak ja mówię o nim, że mamy ukryty w mieście plan, jeszcze nie może... Zamknąć mordy mi kazał. Zamknąć mordy. Bardzo chciał robić bity, ale nie umiem takich, jakie mi się teraz podobają. Nigdy nie robiłem bitów granych, jakichś takich newschoolowych, mój Boże. Nie wiem, czy bym umiał. No. A teraz uczyć się, mam 30 lat, gdzie się uczyć teraz? Ty mnie nauczysz? Chciałbym robić coś oryginalnego. Albo tata też dobre teraz, takie newschoolowe robi. Stary, ja nawet nie wiem akord, ja tata? Co to jest. Nie znam się na tym. Akordy są banalne, bo... Słyszysz? Banalne są. A chciałeś kupić akorda? Autko sobie kup. I za akordę. Fajnie masz to autko. Autko. Punto stoi pod domem. A pół. Nie, zielona strzała. Już pistacjowa. No pistacjowa strzała. Paryska pistacja. Opowiedz. Kiedyś mnie policja zatrzymała. I kazali mi wsiąść do siebie. Chcieli sprawdzić pewnie, czy auto nie jebane i tak dalej. Nie ma żadnej kontroli związana z suszeniem, czy coś tam. Wsiadam do nich do tyłu. On to. Czekamy chwilę. Jaki kolor? Oni tak patrzą na to auto przede mną. Patrzą się na mnie. Jaki to jest kolor? Mówię, paryska pistacja. A ci już tak pod kurwie. Nie, bo myślę, że sobie jaja robię, czy co. Ja nie wiem, jaki tam jest wpisany. Nawet nie ogarnę. Nie, tak, wrócę do robienia. Skończyło się. Dasz mi tylko... Mangowa łezka. Darczowa łezka i Paweł nasz. Ja wiesz, co zrobię. W co grasz? Your turn. My turn? To ja muszę coś tobie zabrać. W życie? Słuchajcie, Aztek, panie Aztek,
Voskmaster Aztek, czy na nowej płycie pojawi się jakiś kawałek, który jest twoim słownikiem inspirowany? Co? No tak, nauczyciel angielskiego, który ma słownik na komórce, taki magiczny, który podpowiada mu tematy do kawałków. No. Co? Zobaczmy, co dzisiaj mamy. Co mamy na dzisiaj? Hate watching. O, watching to będzie... Hate watching. O kurwa, najgorzej. Triskaidekaphobia. Fear of phobia concerning the number 13. Kurwa, czujesz to? To jest dobry temat. No, dobry temat. Sztos numer. Jeśli boisz się trzynastki, cierpisz na triskaidekaphobię. Zobaczmy, jak wymawia to komputer. Podgłośnijmy. Jeszcze raz. Poczekajcie, muszę media zgłosić. Wytniemy to, przytniemy. Triskaidekaphobia. Bardzo dobry pomysł, dziękuję. Zrobimy z tego singiel, zaprosimy Cię do teledysku. Bo przecież nie na zwrotkę. Zamknij mordę. Ale trzymam Cię za słowo, ja będę czekał, Aztek. Dobrze, ja wiem, że Ty będziesz czekał. Ej, tak! Przy tym też był G, no znowu mi ukradłeś. No, bo Ty mi moje ukradłeś. Albo się umie bawić, albo się nie umie. Jak się nie umie, to się nie zaczyna. No i właśnie dlatego Blender Rad się rozpadło. Jakie jest pytanie Twoje? Jeszcze masz jakieś tam, czy nie masz? No właśnie nie mam już nic tutaj. No to nie masz. Wymyśl na freestyle. Zawsze masz takie ładne mieszkania, musisz mieć też piękne pomysły na pytania. Jeżeli mielibyście mieć razu pewnego mieszkanie w pewnym mieście, to jakie by to było miasto? On we Wrocławiu. Zakochałem się. A już dawno, piękne miasto, modne, kto nie lubi Wrocławia. Patrz, ma tak suche usta, że jak mówi o, to wyglądało jak odbyt, nie? Zamknij mordę! O, teraz. Jest? A umyś lewą? Ale to często się kalafior, kalafior. Umyś lewą? Bo ten ciężki łocz to przytrzymuje. Ale mogę. Ale Wrocław, ale kurde, już nie jest taka brzydka, powiem wam. Wy tak mówicie o tej Łodzi, że jest brzydka. Nie jest. Ja byłem. No byłeś. Gdzie byłeś? Dwa dni byłeś. Gdzie byłeś? Dwa dni byłeś. U kogo w domu byłeś? Raz na Facebooku. Tak. No właśnie, jesteście na ultrasami w ogóle, uwaga pies. Jesteście ultrasami? Uwagi jeszcze? Uwagi? Uwaga pies. A to on się nie rozpadnie, tak jak był. Ale proszę cię, ja tylko odszedłem, ale się nie rozpadnie. Uwaga pies. Uwaga pies. Uwaga, no. Tak było. To jest wasza przyśpiewka? Nie, to jest tutaj autorska. A, to jest autorska, myślałem, że macie taką oficjalną. Ale tak, bo na nowej płycie jest, nie? Rzucam frisbee z kapelą. Dysk, który otrzymaliśmy od ciebie, jest w bagażniku paryskiej pistacji, gramy gdzie się da. Mój forehand już jest w chuj wyćwiczony. Zajebiście. Co? Masz co, jak robisz te sztuczne paznokie? Miałeś sztuczny paznokie do rzucania? Do rzucania nie, no, do wiesz, że są takie. Od do freestyle, jak sobie tam kręcić i tak dalej. Są tacy ludzie, robią. Sztuczne paznokcie. Ale akryle czy żelowe? To są plastikowe chyba, zwykłe jakieś tam. Nie wiem, nie zajmuję się tym freestylem. Tak. Okej. Okay. No to tylko oni używają. Mamy mówić o Łodzi, naprawdę? Nie wiem, czy macie mówić. Ja po prostu się nie zgadzam z tym, że jest taka brzydka, jak wy opowiadacie, nie? Że śmierdzi, jak to brzydko tam... Chujem jak kurwa, zajebista linia. O, nie chciałem tego wypowiadać. Flint też o to na tej linii użył, piękna linijka. Brzydka jest uciec, kurwa, najbrzydsza na świecie, stary. Macie zajebiste murale w Łodzi. No mamy, no i co z tego? Bo zasłaniają gówno, które macie kurwa te. Kozy, koguciki, co wy macie na tym swoim rynku? Koziołki mają. I chuj, że macie te koziołki. Nic z tego nie wynika, stary. Chuj z tymi muralami, gdzie jest paskudne. Pierdolisz. No taka prawda. Najgorsze, że w centrum, w tych wszystkich kamienicach, które można byłoby odnowić i byłoby pięknie, mieszkają beje, no. Powinni tam mieszkać ludzie luksusowi, tacy jak my. W pięknych, odnowionych mieszkaniach, takich jak Szwaz. I Lilu. Lilu mieszka w centrum. Na Moniuszki. Nie wiem, nigdy nie byłem. Lilu. Tanie były. Serduszka na Lilu. No już? Już. Koniec. No, koniec. Nie molestujemy chłopaków. Życzymy powodzenia dzisiaj na koncercie. Chociaż na koncercie, tak, bo drugi jest po północy, także jest jutro. Nie liczy się jakoś. Bardzo się cieszymy, że do was przyjechaliśmy, bo lubimy z wami rozmawiać. I vice versa. Laik powiedział, ty, ten ziomek, co tam na schodach z wami robi wywiad, kurwa, zajebisty, ma na was centralnie wyjebane. Tak powiedział. Tak, że reszta się spina, a on ma na nas centralnie wyjebane i to prawda. O to chodzi. No to co? Zamknijcie mordy.